Hej, Kaczyszki, Tunka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jest sobota, czyli dzień przyjęcia urodzinowego. Ja już wszystko przygotowałam i za chwilę Wam to pokażę i zostało mi tylko czekać na dziewczyny. Tak wygląda przygotowany stół, są już na nim wszystkie przekąski oraz picia, a obok są balony i balon 12, ale się przekrzywił i trzeba go poprawić. Tadam. No i na stole już po prostu są serwetki, talerzyki, widelce, kieliszki. Jeszcze rozłożyłam takie fajne, można powiedzieć srebrne konfetti i według mnie wygląda to bardzo fajnie. I tutaj mamy tort. Co roku tort robi mi ta sama pani. To jest mama jednej takiej Wiktorii z mojej szkoły. Oczywiście, Wiktorio, pozdrawiam Cię. I ten tort mi się tak bardzo podoba, jest on śliczny po prostu. Następnie tutaj mam truskawki, winogrono, różne takie babeczki, ciasteczka, makaroniki, tak one wyglądają. I tutaj są rurki i po prostu do tych rurek będziemy dawać bitą śmietanę. No i tutaj mamy picia, jest ich dość sporo, mamy tu orężadę. Soczek pomarańczowy, tu chyba też jest soczek pomarańczowy, Coca-Cola, no i nie mogło zabraknąć szampana Piccolo. Jeszcze chciałam Wam pokazać mój dzisiejszy outfit. Jest to taka bluzka ze sklepu Telly Welly oraz spodnie ze sklepu Bershka. I można powiedzieć, że mój dzisiejszy outfit jest taki jakby luźny, żeby po prostu było mi wygodnie. Jeszcze pokażę Wam ozdoby w moim pokoju. Tutaj mam taki różowy napis Love. A obok są balony również z helem i one fruwają. Są to takie różowe... Hi. Różowe balony oraz srebrne. Jedna to jest taka gwiazdka różowa i oczywiście widać mnie w odbiciu. Później mamy takie matowe serduszko i srebrne chyba serduszko, z tego co mi się wydaje. Tak, i tutaj mnie wyraźnie widać, hej. I tu mam jeszcze taką liczbę 12, no bo przecież mam 12 już lat. I chcę Wam powiedzieć, że nie wiem, ile będę dzisiaj nagrywała, ponieważ chcę ten czas spędzić jak najlepiej z dziewczynami, no i po prostu z nimi grać, bawić się, gadać, no wszystko, co jest po prostu możliwe, więc zobaczymy, ile nagram i ile z tego będzie. Dziewczyny już przyszły i teraz... Połowa hawajska, połowa. Tak. Połowa kieszynkowa z kukurydzą, tak? I czosnkowy sos. Jeden? Dwa. Nagrałam. Fail check! Woo! Dziewczyny już przyszły i teraz będziemy grać w butelkę. Ale butelki nie mamy, więc mamy krem, więc w sumie gramy w krem, co nie? I w każdym razie tutaj mamy na karteczkach napisane wyzwania i pytania. I po prostu będziemy tak jakby losować. Przestałyśmy już grać i teraz idziemy jeść tort, co nie? Tak, tak, tak. Yeah. Jaka zgodność! A więc idziemy jeść tort i pewnie później będziemy robić coś innego. Może grać znowu, co nie? It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Teraz będziemy się bawić helem, ponieważ trochę zostało. I ja zawsze muszę mieć bardzo dużo tego helu, bo nigdy na mnie nie działa. Hi! Ojej. Mam jakiś inny głos? Tak. To ja już nie muszę dawać dużo tego helu.
Teraz Gosia. Hi! Na ciebie to najbardziej działa. Wiem. To jest genialne. Yeah. Dobra, Amela. Słabo działa. Trzeba chyba jeszcze raz dać. Okej. Okay. To jeszcze raz wrócimy z Helem. Znowu mamy Hel. Znowu się bawimy tym Helem. O nie, to jest najlepsze, jak się bawimy tym Helem. Dobra, mamy najpierw. Hi. Dobra, Gosia. Ona miała przyczynę głos jak ta, na przykład jakaś postać wiewiórka z Alwina i Wiewiórek. No, Wiktoria? Całe? I? Hi. No działa. To jak na mnie, że słabo działa. Dobra, spróbuję teraz ja. Pierwszy raz działa na mnie. Stuzy, coś tam, coś tam. Stuzy, Marynka. Tam ten napolitańczyk wieneczka. Co? Głos? No. W ogóle takie co? Okej. Stuz, powyła. Co? Tak, byłoby to bardzo udane. Reperwolowany rewolwerowiec. Byłoby to bardzo udane. Dobra, dajmy. Tak, byłoby to bardzo udane. Łamańce językowe jeszcze na dodatek z Helem. Które po 5 sekundach zniknie. Hejka, dzisiaj jest niedziela, 8 marca, Dzień Kobiet. Ja za chwilę Wam pokażę, co właśnie dostałam od dziewczyn. Oczywiście bardzo Wam dziękuję, że przyszłyście na moją imprezę urodzinową. No i mam nadzieję, że Wam się podobało, bardzo fajnie się z Wami bawiłam, no i było dość zabawnie. A teraz Wam pokażę, co dostałam. Jeszcze wcześniej pokażę Wam tego wspaniałego kwiatuszka, który dostałam na Dzień Kobiety od mojego taty. Bardzo mi się on podoba, no i postanowiłam go dać tutaj. I myślę, że dość ładnie wygląda. A teraz przejdźmy do rzeczy, które dostałam od dziewczyn. Najprawdopodobniej widzicie już zmianę na moim łóżku. Jest inny koc i właśnie dostałam ten koc od jednej z przyjaciółek i on jest taki fajniutki, mega milutki. I idealnie mi właśnie pasuje do tych poduszek. A propos poduszek, dostałam też taką, można powiedzieć, poduszkę ze sklepu Agnieszki Grzelak. Tak ona wygląda. Z jednej strony jest taka fajniutka, uśmiechnięta i słodziutka, a z drugiej jest taka, można powiedzieć, zirytowana, wkurzona czy tam zdenerwowana. Albo po prostu chora, nie wiem tego, ale tak mi się wydaje. I możliwe, że będę sobie dawała którąś z stron. Tak, wtedy, kiedy będę miała jakiś nastrój, czyli na przykład jak będę lekko zdenerwowana, to będę miała tą stronę, a jak będę miała wspaniały dzień, to ten. Następnie dostałam taką fajniutką ramkę na zdjęcia. Jeszcze nie wiem, jakie zdjęcia sobie dam, ale możliwe, że z imprezy urodzinowej. I tak to wygląda. Bardzo mi się ta ramka podoba. No i jest coś takiego jakby nowego, ponieważ wszędzie w pokoju mam tak trochę biało, różowo, szaro, a to takie czarne. I no, będzie taki kontrast. Dostałam takiego słonika i tak ten słonik wygląda, jest on też bardzo słodki. Następnie mamy taką myszkę świąteczną. Jest ona bardzo fajna.
tutaj chyba z choinki wysypują się pieniążki. No i jest właśnie idealna na święta. Następną rzeczą, jaką dostałam, jest coś słodkiego. Są to tofiki. No i niestety się do nich dobrałam i mało ich zostało. Po prostu bardzo lubię tofiki, no i one szybko znikają u mnie w domu. Później mamy takie dwie kule musujące. Ja bardzo lubię kule musujące i się z nich bardzo cieszę. Takie one są, takie malutkie, fajniutkie i ciekawi mnie ich zapach. Kolejna rzecz jest to pianka z Under 20 do mycia twarzy. Ja bardzo lubię pianki do mycia twarzy z firmy Under 20 i bardzo się też z tej pianki cieszę. Odkładamy ją na bok i bierzemy kolejną rzecz, jaką jest maseczka na twarz z jednorożcem. Będę jednorożcem. Później dostałam takie perfumy z Cleo. Tak one wyglądają, są one takie wyciągane. O, takie ładne, różowiutkie. Odłożę na bok. I następnie mamy takie dwa serduszka. Tak one wyglądają i one zmieniają kolor. O, tak jest czerwony i zaraz będzie zielony. I drugie ma tak samo. Też są bardzo fajne. I później mamy takiego słodziutkiego ptaszka. I on jest taki jakby szyty, ma taki motyw. Oj, coś tam na dole stukło. I tak on wygląda, ma bardzo fajne, można powiedzieć, szczegóły. Na przykład taki guziczek, kwiatuszki i elementy, można powiedzieć, że szyte. I też mi się bardzo podoba. No i później mamy jedną świeczkę oraz drugą świeczkę. Jedna jest taka niebieska i pachnie borówkami. Tak, borówkami. A druga pachnie truskawkami, ja już ją wącham, ale trudno się otwiera jedną ręką świeczki. Ale też bardzo ładnie w każdym razie pachnie. I ja bardzo lubię świeczki, więc też mi się przydadzą. I też dostałam takie fajniutkie, można powiedzieć małe, buteleczki. Tak można to nazwać i one właśnie świecą. Tak one wyglądają, no i postanowiłam, że dam je tutaj, przy mojej gałęzaczce, którą też dostałam na urodziny. Ale to naprawdę dodaje klimatu i wygląda bardzo fajnie. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. My widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia, pa pa!